Fundacja Poetariat prezentuje Kałkanki. Czyta Czarek Fafaj. Anna Gratkowska. Dwa gałgany. Siedzą sobie dwa gałgany, każdy gałgan roześmiany. I choć żaden nic nie powie, figle śmigle mają w głowie. Znów walczyły z pokrzywami, wymachując patykami. Kwiaty mamy je podeptały, ale bitwę tę wygrały. Chciały też grać z kotem w berka i nauczyć wróble ćwierkać. Na nic jednak próby żmudne. Kot dał nogę, za nim wróble. Ale nic to, bo gałgany już kolejne miały plany. Bardzo chciały pomóc mamie, więc się wzięły za sprzątanie. Pucowały, szorowały, aż kolana pościerały. Gdy minęło minut pięć, na sprzątanie przeszła chęć. Teraz auta, misie, lalki wszystkie upchnąć chcą do pralki. Lecz nie po to, by się prały, ale w kosmos poleciały. A gdy spytać się gałganków, co robiły o poranku, co się działo i dlaczego, to powiedzą: nic takiego.